Dzisiaj będziemy kontynuować podróż po osobliwościach Dolnego Śląska. Kolejne pałacyki, zameczki, ruiny. I zobaczymy, dokąd dojedziemy, ale dzisiaj może nad jakimś jeziorkiem, gdzieś na dziko bardziej, oddaleniu od cywilizacji. Ale to zobaczymy, na ile czas nam pozwoli, bo nie śpieszymy się, wypoczywamy, jest niedziela dzisiaj. Dopiero jutro trzeba będzie jakąś miejscówkę znaleźć do pracy. A tymczasem kawusia się zaparzyła, więc można się delektować po rześkim porankiem, takim fajnym, i zapachem kawy i jej smakiem oczywiście. Byłem ostatnio służbowo dwa razy w Anglii i się po prostu nadziwić nie mogłem, jak nisko upadli Anglicy, po prostu jeżeli chodzi o syf. Gdzieś w przystankach kolejowych, nakiprowane tam plastików, jakichś kubków. I taki byłem dumny, mówię, kurde, u nas tego nie ma. Ale jak wszedłem na tą miejscówkę tutaj, to się załamałem. Po prostu butelek po wódce, po napojach, po papierosach, kapsli. Wszystko tutaj zebrałem, popaliłem, wszystkie plastiki tutaj popaliłem, butelki. I dzięki temu szkło się zmieściło. Pozabierałem to całe szkło stąd. I liczę na to, że efekt psychologiczny, zawsze trudniej rzucić tą pierwszą butelkę, jak jest czysto na miejscówce. Tym bardziej, że jest śmietnik. Fakt, że może patrząc na to, że tu mamy raz, dwa, trzy, cztery wiaty i piąte jeszcze ławki, zrobić taki śmietnik to trochę nie przystoi. Taki mały, na tyle miejsc. Ale to jest czyli błąd w tych, ale też ci młodzi ludzie, czy tam starsi, którzy tu przychodzą, nie wiem kto to rzuca, ale po prostu wydaje mi się, że jak jest czysto, to jest taka blokada psychologiczna, że ja tu wykipruję tą butelkę, skoro mogę wrzucić do śmietnika. Tak na to liczę. Wszystko ładnie się spaliło, powstało. Żadnej butelki już tu nie ma. Elegancko, czysto i po prostu to jest moje podziękowanie dla tego miejsca, że mogę tu być. Że coś od siebie mogę dać i zostawić tą miejscówkę w lepszym stanie niż ją zastałem. I mam takie poczucie dobrego uczynku na początek dnia. Rzeka Bóbr z tamą. No i tu w prawo. No musimy tu przejść. Tu jest wejście. Tylko czy tam jest jakaś droga? Tych samochodów nie było. Piękne. Wnętrze pałacu. Dziedziniec, arkady, kolumienki, taras taki, tam z kamienia u góry. Znajdujemy się na terenie pałacu w Płakowicach, który jest pod opieką jakiejś organizacji chrześcijańskiej, Elim. A obok znajdują się, na zewnątrz znajdują się ruiny oficyny przypałacowej, w której znajdował się kiedyś szpital psychiatryczny. Został spalony. Fajnie tu podejdę, zobaczę z góry, jaki będzie widoczek.
jest. Można Anglię poczuć, zobacz, autokar piętrowy. To jest właśnie... To jest właśnie ta oficyna pałacowa. To jest ciekawy budynek. Tam jest park z drugiej strony. A tu mamy ten budynek. Mobilna misja ewangelizacyjna. Dworzec Wówek Śląski. Wspomniany minionej epoki. Trzy perony praktycznie. Fajne takie stare zabudowa i w takim miejscu wykopali nawet przejście podziemne. Ale wchodzić nie wolno. Ale fajny klimacik starych pruskich właśnie kolei żelaznych. Piękny poranek. Może jest 30 stopni dzisiaj będzie. Wstajemy. Siadanko. Kawa. I do pracy trzeba się brać. Dzisiejszy dzionek rozpoczynamy w Niwnicach. Tu się znajduje pałac, dwór lipowy. Ale to słabo wygląda. Myślałem, że dwór lipowy to będzie z drewna lipowego jakiś budynek. Są tylko ruiny, to nawet nie ma, no nie ma sensu tu chodzić. Pójdziemy do, zobaczymy pałac w Niwnicach i pójdziemy jeszcze ruiny klasztoru obejrzymy. Pałacyk w Niwnicach. Znajduje się tutaj aktualnie biblioteka, ale pałacyk jest na sprzedaż. Niczej do sobie. Dookoła znajduje się fosa. Teraz wiesz. Ściana frontowa budynków klasztornych. Jednego z. Aktualnie już w lesie. Kiedyś to pewnie nie było tak zarośnięte. Ściana bardzo gruba. Klimat wspaniały. No to wygląda jak kaplica jakaś. Nie budynek mieszkalny. No niesamowicie. Jest lato, więc mało tu widać. Tu było jakieś wejście, schodki do góry. Możemy tu podejść nawet. No. Półmrok w środku dnia. Tutaj tak, tu się pieło do góry. Kopułka. Schody szły tędy, tu widać nawet. Na dzwonnicę może. I potem było tutaj, wpadało światło, więc zapewne tego lasu nie było tak tutaj, jak teraz jest. I tu było. Tu było jakieś małe okienko, ale to nie było wyjście. Tu mogło być wyjście. Albo nie. I śmieci ktoś zostawił. Tutaj majaczy nam przez w cieniu kościół. Tu są takie podpiwniczenia jeszcze zostały. Tu jest. I tu chodzimy po ruinach budynku gospodarczego. Widzimy tak samo, tu była piwnica. I budynek się tutaj ciągnął w tą stronę, dosyć duży był. Patrzę, czy gdzieś coś dalej, ale tak ograniczona jest widoczność. Las, jak drzewo upadło, tak leży. Nikt tu nie gospodarzy. Ruiny zamku pod skalę. Nic już praktycznie nie ma z niego, nie zostało. Ale podejdziemy, chociaż dotkniemy tego historycznego miejsca. Olszyna, motopark 4x4. Zamknięte.
jeden z ciekawszych obiektów w okolicy. Nieczynny niestety. Nie pojeździmy.